Cześć kochani, witam Was serdecznie w mojej kuchni na kanale Smakowite Dania i zapraszam dzisiaj na prostą i szybką w przygotowaniu przekąskę imprezową. Będzie to smaczna sałatka w pieczarkach, sałatka, w której znajdziemy fetę, czarne oliwki, pomidorki koktajlowe czy cebulę. Zapraszam do oglądania filmiku. Nóżki pieczarek odcinamy i drobno kroimy. Pokrojone nóżki pieczarek obsmażamy na odrobinie rozgrzanego masła, od czasu do czasu mieszając. A następnie zdejmujemy z ognia. Kapelusze pieczarek przekładamy do formy do pieczenia i do każdej pieczarki wkładamy po trochę masła. Pieczarki zapiekamy w rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza piekarniku około 15 minut. Czerwoną cebulę drobno siekamy. A pomidorki koktajlowe kroimy na mniejsze części. Odsączone z zalewy oliwki kroimy w plasterki. Serweta możemy drobno pokruszyć lub pokroić w kostkę. Na samym końcu drobno siekamy opłukaną i osuszoną natkę pietruszki. Do miski przekładamy podsmażone pieczarki, dodajemy pomidorki, a następnie wrzucamy plasterki oliwek. Dodajemy również pokrojoną cebulę i ser feta. Sałatkę posypujemy posiekaną natką pietruszki i polewamy oliwą z oliwek. Doprawiamy solą i pieprzem. Całość delikatnie mieszamy. Tak przygotowaną sałatką wypełniamy kapelusze pieczarek. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na bloga smakowitedania.blogspot.com.